Dzień dobry, witamy serdecznie ze stadionu na AWF-ie, gdzie za chwilę rozpoczniemy właściwie już trzeci dzień rozgrywek, a ze mną długo wyczekiwany, wszystkim bardzo dobrze znany, jeden z większych wirtuozów naszych rozgrywek, Rafał Jonik. Dziękuję, cześć wszystkim. Tak, no bardzo długo Rafał zwlekał co z wywiadem, aż w końcu udało się trafić tak, żebyśmy mogli nagrać go przed meczem. Po meczu zawsze szybko uciekał do domu, wiadomo, nie było się czym chwalić, ale teraz jesteśmy przed meczem i to przed chyba trudnym meczem, bo meczem z drugą drużyną Predatorsów. Co możesz powiedzieć, jak jesteście przygotowani? Znaczy no, na pewno chcemy wrócić z powrotem do drugiej ligi, z której spadliśmy w zeszłym sezonie. Ale też przede wszystkim dobrze się bawi, żeby tutaj chłopacy chcieli przychodzić na każdy kolejny mecz, także na pewno dzisiaj gramy o zwycięstwo. Jeszcze dawniej, jak nie wiedziałem aż tak dużo o PL3 i dopiero się w to wdrażałem, zawsze myślałem, że jesteście Rover Group. Otóż jest inaczej, opowiedz o tym, bo to na pewno jeszcze wszyscy myślą, że to jest literówka. Nie, Rover Group to jest, taka jest wymowa poprawna tej nazwy. To jest hiszpańska firma budowlana, stąd taka, nie inna wymowa, jak i skład tej nazwy po prostu. Okej, czyli z tego co pamiętam, macie chyba troszeczkę Hiszpanów w składzie? Tak, w tym sezonie niestety trochę mniej ich jest, ponieważ tam wewnątrz firmy są pewne roszady związane z kontraktami i tak dalej. Teraz mamy małą repolonizację składu, się tak śmiejemy właśnie. Natomiast tak, firma bazuje na hiszpańskich inżynierach, więc siłą rzeczy są i też znaczącą część naszej drużyny. Mówiłeś, że chcecie wrócić do drugiej ligi. Rozumiem, że też są na to szanse, są takie ambicje. Dzisiaj gracie pierwszy mecz. Predatorsi, no to nie jest łatwy rywal, ale trzeba przyznać, że jest to ich druga drużyna, więc jakie cele na dzisiejszy mecz? Myślę, że zagrać przede wszystkim dobrze w obronie, bo tak jak wiemy, no w PL3 to od tego się powinno zaczynać w ogóle budowanie i rozgrywanie każdego meczu, a tak jak no, stare piłkarskie przysłowie, z przodu zawsze coś wpadnie. No to prawda, zawsze coś tam wpadnie. No dobrze, Rafał, żeby nie przedłużać, bo za chwilkę już możemy wchodzić na boisko. Chciałbym się zapytać jeszcze ewentualnie, czego tobie życzyć, czego życzyć twojej drużynie? No tak jak mówię, chcielibyśmy awansować z powrotem do drugiej ligi, więc no oczywiście tych punktów chcielibyśmy jak najwięcej uzbierać, ale przede wszystkim dobrze grać i też nie łapać kontuzji, bo mamy paru zawodników kontuzjowanych, więc odpowiadając na pytanie, czego życzyć, no to chyba zdrowia przede wszystkim, resztę no to sobie sami musimy wywalczyć. Dobra, życzę zdrowia w takim razie twojej drużynie, a tobie chyba, z tego co pamiętam, tych punktów kanadyjskich i czy to bramek, czy to asyst, zawsze na twoim koncie było dużo. Kojarzysz swój rekord może z PL3? To był chyba nie poprzedni sezon, tylko jeszcze wcześniejszy i to był chyba 34 albo 35 oczek właśnie w kanadyjskiej. To była trzecia liga, czy druga? To była trzecia liga i to miałem wtedy najwięcej asyst w lidze jakby. Było chyba 20 asyst plus tam 14 bramek. Czyli w domu sobie stoi ładnie i świeci się statuetka najlepszego Kanadyjczyka. Tak, najlepszego asystenta. I jeszcze kupon, którego zapomniałem wykorzystać w sklepie Ergol. No to chyba muszę cię zmartwić, ale musisz zrobić jeszcze raz w takim razie tego króla asyst, no bo tamten to już będzie tylko pamiątka. Dobrze, Rafał, w takim razie ja życzę, podsumowując, twojej drużynie dużo zdrowia, tobie dużo punktów, dużo bramek, jeszcze więcej asyst, żebyś mógł powtórzyć ten sukces. Chcesz pozdrowić kogoś? Pozdrawiam całą drużynę przede wszystkim, tych co grają i tych co też są właśnie leczą urazy. Okej, to wszystko w takim razie. Dziękuję bardzo. Dzięki.